7654321. Oh, this you crazy mother. Może na co ty mu robisz? A co ja ukradę? A nie pamiętasz? A przypomnij sobie. Dzień dobry! Dzień dobry! Kochani, nadejszła ta chwila, że musimy jechać do domu. Było fajnie wesoło, co nie? Bardzo. Za szybko wracacie. Za szybko? Nie, bo no wiesz, goście to jak ryby. Po trzech dniach zaczynają śmierdzieć, więc nie, no, wcale. O tygodniu trzeba jechać, kochani. Właśnie tu jest problem, że ja czym dłużej jesteście, tym bardziej was potrzebuję. Rozumiesz? A ja myślałam, że ten, że jest dobrze, bo się kąpiemy. Nie. Dobra, kochani, dajcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, a my czekamy na Dawida, bo jeszcze poleciał szybko do babci wziąć worek ziemniaków, bo przecież będziemy coś gotować na pewno. Nie wiem, jak my się zabierzemy. Zaraz, pierwsze reczki jeszcze będą. A, tak, jeszcze świeże z plantacji, świeżusieńkie. Zobaczymy, jak to wygląda. Cały wór ziemniaków jest. Będziemy wcinać, kurde, swojskie ziemniaki, wiesz to? Tak dawno nie jadłem, że nawet nie wiem kiedy. Skarby, jak się babcia czuje? Dzień dobry, tak w ogóle. No babcia się czuje, powiem wam, że trochę źle. Do niej na pewno trzeba będzie zamówić jakiegoś lekarza, żeby przyjechał i zobaczył, co z nią jest, no bo cały czas jest osłabiona, o swoich lekach też już nie pamięta, więc no muszą ją pilnować. No zobaczymy, co no, dalej. No Maniusz spał u niej dzisiaj w nocy. No, trochę się martwię. No wszyscy się martwimy, wiadomo. No zobaczymy, co lekarz powie, no, przyjedzie. No dokładnie. Dobry. Dzień dobry! Co to pięknego nam pan przywiózł? A coś zdrowego takiego na ząb. Jakie piękne pieczarki, ale świeżutkie. Świeżutkie. No, o kurde. Takich w sklepie nie znajdziecie. Nie, no prosto z plantacji. Sam pan zrywał? Tak. No nie, akurat nie. Nie? Koleżanki mi pomogły. Ja tak? Akurat mam dwie lewe niechwytne do zbierania. Dziękujemy serdecznie. A to prawda, że one też na głównie rosną? Na kompoście, na kompoście. Aha, to czyli jest wszystko naturalnie. Wszystko, tak. Ale na wszystkim wyrosną. Pieczarki nie mają jakichś takich dużych wymagań bardzo. Ale za to są smaczne. Ale jest wszystko przykryte torfem, także kontaktu bezpośrednio nie mają z jakimiś tam takimi czynnikami niepotrzebnymi. Ale piękne, ty jak duże, będziemy gotować. Ale zachwycam się. Ale są pyszne. No, tak? Ja wiem. Dziękujemy! Wszystkiego dobrego. Hejka. Pa, pa. No co? Jedziemy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Marzenka nie może się, nie może mnie puścić. Muszę się sama puścić. Idę do auta. Boże. Dobra, żegnaj się z Dawidem, bo musimy. No, być. Chodź. No, żegnajcie się raz, dwa. No, dbaj o Nikolę. Bądź grzeczna, Marzenka. I o babcię. Dobrze. O siebie to ty wystarczająco dbasz. Dobrze. No. O, cześć. Ty, Kargulec. Idziemy coś wcinać, bo jesteśmy głodni. Kurde, ale to jest dobre, muffin z rzodkiewką. Serek Almette to jest normalny z takiego małego słoiczka papierowego. Adrianka ma, o, jaki gryz. Bekonem, jajeczko. I fryteczki oczywiście, no bo jak to, bez frytek? Mm. Mm? Smacznego, kochanie. Nie. Za 2,3 km skarbie, skręć w lewo, chodź tu, no pokaż się. A słuchajcie, ja już jestem taka zamyślona, bo wiecie jak to do domu. Ja na przykład się nie wyspałam w ogóle dzisiaj w nocy, nie mogłam zasnąć. Takie to było trochę... Ale ja też jakoś tak nie mogłam spać. Nie mogę spać? No. Myśmy poszli spać chyba o drugiej. No tak, o drugiej, bo jeszcze film robiliśmy i wiecie, jakoś tak wyszło. Wiesz co, nie najadłem się. A kiedy ty się najadasz, skarbie? Jak zrobimy tylko jak jedzenia. Ja gotuję tyle, słuchajcie, korytko jak ma takie, wiecie, to się najada, co nie? Tak, mówiłem, a tak to się nie najada. Zjedli, ale powiedziałam, mówi, nie jedziemy do domu. Słuchajcie, mamy tyle wałówy wzięliśmy ze sobą, bo nam podawali takiej swojskiej pieczarki, cuda nie widy ziemniaki, wiecie. Więc będziemy jeść ziemniaki rzeczy. Chyba frytki z pieczarkami, co? No tak. A on mi, wiesz, weź w McDonaldzie, a jeszcze bym chciał to, jeszcze tamto. I no później... bo... Nie, ale najgorsze jest to, że on wsiądzie do auta, wiecie, i leży i... Ale się obżarłem. Nie mogę nic zrobić, ale się obżarłem. A później tobie się nie będzie chciało, bo będzie. Nie, ja to muszę wysłuchiwać. Nie, ja nie, ja, mi się będzie chciało, bo ja będę też głodna. Zobaczymy. Dlatego ja zjadam tak mało. A teraz którędy jechać? Nie wiem. Jedź prosto. Co? Jedź prosto. Ale nie ma prosto. No to w prawo. Co? W prawo tu. Jezu, co to za głupi wyjazd jest z tego McDonalda, serio? No tu! Gdzie? Tu jest prawo, ty! Czubku, ty! A ja znowu w lewo.
Słuchajcie, tak jest zawsze. On do mnie w prawo, a ja w lewo. Dobra, teraz sama powinnaś wiedzieć. A skręcę tu. Dobrze. Wszyscy tak skręcają. Tam. Ale nie wiem, gdzie teraz. Którędy tam? Tam. A jeszcze szkodne? Teraz je pokazywał. No. Myśmy tu już kiedyś zabłądzili, bo ja skręciłam, nie wiem gdzie. Myśmy. Nie, no tak? No bo ty mi tak mówisz, ty jesteś moja nawigacja. To ty zabłądziłeś. To dobrze, teraz mi powiedz, czy ja mam jechać... O tu. O tak, zobacz, pierwszy zjazd. Którędy? Tu. Tu? Jesteś pewny? Bo ja myślę, że... No jedź, no co? Widzisz, jak to z nią jeżdżę? A co wy na to powiecie, jak Marzena pięknie zafarbowała brodę Dawidowi? Obcięła go, pięknie zrobiła, zobaczcie. Bardzo ładnie. Ja wyglądam z prawie pingwin z Madagaskaru teraz. No. Nie no, zajebiście. Zobaczcie, co te wariaty robią. Śmierdzi? Co ty gadasz? Taki wieś, bo to farba. Pierwszy raz chyba farbujesz brodę. Poczekaj. Może na co ty mu robisz? Idź to zmywaj. Już. Jak zmywaj? Przecież to nawet jeszcze nie zadziałało. Zadziałało, zobacz. Nie. Tak, ale mówię ci, zobacz, bo tutaj nawet wyjechałam, widzisz, już wszystko widać. To nie. Jak malowałaś? No właśnie, byle jak. No. dlatego musisz je zmywać, szybko. Chodź, proszę cię. No i wyżej zobaczycie, jaka fryzjerka. No już. Ciekawe, czy dobre, że zrobi, czy nie. No właśnie źle, tu już widzę, że tu krzywo, tam krzywo. To czemu tak zrobiłaś? Chodź szybko! Ciebie ty! Do wariatu. Dobra, gówno wyszło, bo nic nie widać. Nie wiem, co tam wymyśliłaś. Trzeba robić jeszcze raz. Próbujemy dalej. Wyszło. Tak, co? Nic nie wyszło. Troszkę wyszło. Za tak, słabo farby mi dobrała do mojej brody. Powinna być czarna, to wtedy by było widać. Jest dalej szara. Nie, ja chyba, że krzywo ci to zrobię. O, teraz leci druga strona. Dalej śmierdzi? Wiesz co, nie, no bo to tylko jak brodę o tu, to wtedy tak czuć, ale teraz to nie. Spoko, tak? No. Zrób mu równo, kochana. Staram się. Bo inaczej będzie gówno. No teraz to się farbuje, pokaż to z przodu. No czarne. Teraz to takie powinno być, a nie... Zmywaj. Zmywać to można gary pobić. No teraz to załapało. Teraz to jestem Apollo, kochanie. Zajebiście. Ale fajnie to wygląda tak. Zobacz. Fresh, fryzurka siedzi, bam. Barbel wleciał, tak? No. Super. Mama się nadaje. Farbowanie, głaskanie, barbering. Nadajesz się, mówisz, tak? A nie wiem, no właśnie się was pytam. Coś nie coś potrafi. Może pokażemy wam filmik, bo ja coś tam nagrałam, tylko no nie wiem, ja też się. Jeszcze nieuczesany jestem, bo wiecie, rano trzeba było wyjechać. Powiedziałam, że ma wstać o 7:00, chcę wyjechać o 9:00. No to w 7:30 on będzie kable teraz pakował. Wiecie jak to Dawid, co nie? Skarbie, przecież jak tak rano wstałaś, to ty też mogłaś spakować. Słucham? No ale ja musiałam siebie ogarnąć. Nie wie które. Herbatkę, kurde, cudę, nie wiem, które, bez przesady. Wiecie co, jak 2 lata temu byliśmy tutaj na Bożym Narodzeniu, to było nas wszystkich tak dużo, wszyscy byli zdrowi. U babci nie było gdzie usiąść, myśmy musieli naprawdę dosuwać ten stół aż do samych drzwi, jeden obok drugiego siedział. Jeździliśmy w ogóle, wiecie, do 3 rodzin, ja mam bardzo dużo jakąś rodzinę. No to widzieliście już na Wielkanoc, ale wtedy 2 lata temu to nie nagrywaliśmy jeszcze filmu, czego bardzo żałuję, bo Dawid miał wspaniałą prababcię. Tak, no, my ją wspominamy za każdym razem, naprawdę myślimy o niej codziennie. O, teraz to zaś szmata. Jaka szmata? Mamuśka, co ty wygadujesz? Prawda, mamy nie, to co, ukradł. Jak głucha, nie słyszę. Pokroić jabłuszko? Pokroić na drobno? No, ja pokroję, dobrze. Ja mam dołożone te ucho, ale w razu nie słyszę dobrze. A, no to ja pokroję. Pokroić? To jabłko, nie wiem. Ja pokroję. Nie, jabłka, jak nie będę jeść. Nie? Ja kiedyś była też ładna. Tak, tak? Była ładna, nie powiem. Ale wszystko z ratami leci. No tak to jest, no niestety. Już, ale ile babcia ma lat? 100 lat. Ile? 100 lat? 97? 100 lat.
Końcone. O Jezu! To jaka silna kobieta! I zdrowa! To co, na sola to źle wygląda? No, mega, no mega, czadersko! Bomba! Niech babcia siądzie, niech babcia siądzie. Daj Boże wam, żeby wszyscy tak długo żyli jak ja. Dziękujemy bardzo. Nawet jeszcze dłużej. Dziękujemy babciu. Daj wam Boże. I spróbujcie tego szczęścia, i dobre, i zło, trzeba wszystko przeżyć. A różnie w życiu bywa. Nie też było różnie, było i dobre, i źle, i było bardzo źle. I tak źle, że bolałoby nie żyć na świecie. Nie mów tak. Och, jejku, już Marzenka ma synowa. I babcia siądzie, siadaj babciu, siadaj, siadaj. Siadaj. O, oj. Oj, dobrze. Jaka piękna teraz, co nie? Wcale nie ma dużo zmarszczek. Ładnie? Nie widzę z siebie. O, teraz widzę. Cóż, jaka jest, taka wyglądam. Piękna. Co? Piękna. Piękna? Mhm. Młoda. Była. Piękna. Aj, to jest. Dobry, choć powiesz, że piękna. Piękna. Piękna no. Jest. Uśmiech. No. No. Gdzie uśmiech? Nie ma. A ja mam. Nie nałożyła. Nie nałożyła. Uśmiechu? Oj, mam. No kocham. Nie nałożyła, za wcześnie przyjechany. A co ja ukradę? A nie pamiętasz? A przypomnij sobie. A co ja ukradę? Jabłka. O, takie o, z jabłonki. Mhm. No. To niewielki grzech. No co, ale tego nie spowiadam się wcale. Jabłko dla wszystkich ludzi rośnie. Niech to dać, trzeba samemu brać. Dobrze mówi babcia. A skąpe byli kiedyś, nie dawali. Tych jabłek, bo to moje, to moje, to moje. Po jednym, bo więcej nie żyje. Takie rajskie byli jabłuszka od Adama, no tam można było na jeszcze. On to zwołał jeszcze, oczy zbieraj i zjadaj się. Bo i te no jabłka tak pognijo. To my pozbierali, to wszystko pozjadali. Ale on wołał nas, żeby zbierali, bo nie było skąpa. Zmarła niestety, mając 97 lat w tamtym roku. No, więc... ale może też pokażę. Wojnę wam. Przeżyła, opowiadała tak, mi zawsze. Tak, ona by wam cudownie naopowiadała o tym wszystkim. To była tak serdeczna osoba. Ona nawet chodziła dalej bez laski, bardzo dobrze się trzymała, tylko ze słuchem trochę miała problem. No przekuchawa była, no wiecie, no jak się 97 lat już pierdół słucha od każdego i przeżyje się, nie wiadomo ile ona powiedziała, dwie wojny przeżyła, tak powiedziała. Nie, no jedno, bo to wiesz, babcia... Zawsze mówiła, że dwie przeżyła. A może myślała o tej jednej z Kargulem. Ja nie wiem, jakich oni sąsiadów mieli, wiesz. Nigdy nic nie wiadomo. Ale ona miała chyba piękne życie poza tą wojną. Wiecie, co mi się u niej podobało? Ona zawsze mówiła, że dzień bez ziemniaka to jest dzień stracony. Ona bardzo lubiła ziemniaki, tak jak tak, ja. Tak, całe życie ziemniaki jadła. W ogóle każdy mówi, że wybitnie się uczyła i w ogóle... Bardzo inteligentna kobieta, naprawdę. Gdy my ją wspominamy, ja mam ją w sercu, tą kobietę, naprawdę już tak długo, bo zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Tak, przyjechała... przyjechaliśmy z Adrianą, ona tak Adriana Zapolczyk mówi, jaka ty piękna. Ona w ogóle tak wiecie, nie widziała tych tatuaży, ona nie widziała tego wszystkiego. Dla niej to był po prostu ważny człowiek. Ona naprawdę dotknęła kogoś i wiedziała, czy ten ktoś jest dobrym człowiekiem, czy nie. Tak. I albo rozmawiała, opowiadała, była uśmiechnięta. Albo szła jeść kanapkę. Albo po prostu szła jeść kanapkę i nie interesowała się tą osobą w ogóle. Ale... Siadała sobie koło pieca i miała to gdzieś, nie? Z tobą to chciała cały czas się... No cały czas, ona była cały czas koło mnie non stop. My żeśmy rozmawiały cały dzień, żeśmy tam spędzili. Naprawdę było cudownie, więc no... Ja tą kobietę wspominam codziennie, naprawdę codziennie, jak nieraz oglądam, wiecie, zdjęcia w telefonie, no. Zawsze zaglądam w to Boże Narodzenie i ten dzień z tą prababcią, bo to była tak cudowna osoba, takich osób jest naprawdę bardzo mało już. Tak.
wiecie, czego mi brakowało w tych świętach? Trochę tak mojego ojca, bo może wiecie, niektórzy nie na pewno, że on odszedł już jakiś czas temu. No i tak jednak czegoś mi brakowało cały czas, wiesz? Wiesz, tak, to jednak święta to są takie spełnienie dla całej rodziny, tak? Tak. Ktoś przyjeżdża z daleka, nawet niektórzy są w stresie, mają jakieś firmy, mają pracę, nie mają czasu się spotkać, więc święta to jest taka okazja, żeby naprawdę usiąść razem przy stole. I to jak widzieliście tutaj w tej rodzinie, nie jest tak, że ktoś się zmusza do tego, czy coś w tym rodzaju. I oni nawet się cieszą, jak dostają ogórki, wiecie, no. Oni to tak naprawdę mogą ze sobą siedzieć cały czas, poza tym, że babcia czasem jest świąca. No dobra, no to babcia musi się kibnąć raz na jakiś czas. No tak, no ale naprawdę, taka bardzo zżyta ta rodzina jest od strony tam mojej mamy. Od strony ojca to jest trochę inaczej, ale nie będę już o tym mówić. No to jest tak podobnie w sumie jak u mnie. Od strony mojej mamy rodzina bardzo często się spotyka, jeżdżą razem na urlopy, na wycieczki. Tak, no właśnie też robią wszystko byli, razem. Fajnie robią. Od mojego ojca, znaczy od męża mojego mamy, no bo wiecie, że to nie jest moje... Od męża mojego mamy. Że to... Znaczy ja mówię na niego tatuś i on naprawdę jest zajebistym człowiekiem i dał mi więcej niż mój ojciec, który mnie zrobił, tak? Jak to no tak. Ja mówię, ten plemnikowy. Ale od niego rodzina też jest bardzo serdeczna, on ma siostrę, oni też jeżdżą do Warszawy, spotykają się, tylko że to jest większa odległość, nie? No ale jak tylko mogą, to jadą, telefonują ze sobą codziennie, naprawdę. No spotkanie, jakieś urodzinowe, wiecie, mega fajnie też czas spędzają. Zobaczcie, jak na styk dojechaliśmy. Jesteśmy we Wrocławiu, ale musimy jeszcze znaleźć stację benzynową. Kurde, ja zadzwoniłem do mamy, do wujka, tam się opiekują babcią. I... No całe szczęście, był już lekarz, to znaczy całe szczęście. No lekarz no. Stwierdził, że ma zapalenie górnych dróg oddechowych, ale też ma jakieś szmery w problemy płucach. W prawym płucu. No chyba tak, dał antybiotyk, znaczy zaproponował lekarz, żeby szła oczywiście do szpitala, no, ale że babcia nie była w tym roku już dwa razy, powiedziała, że nie pójdzie do szpitala, będzie czekać, aż antybiotyk zadziała i zobaczymy dalej. No wiecie, martwimy się, bo to nigdy nic nie wiadomo, nie? Babcia to jest ostatnia osoba, która chce się do szpitala, co nie? No ale wiesz, kto lubi chodzić do lekarza? No my też sami nie lubimy chodzić do lekarza. Ale są tacy ludzie, co wiesz, stoją w kolejkach całymi dniami, bo lubią. Nie wiem, no babcia, kurde. No z jednej strony chciałbym, żeby poszła, a z drugiej strony to, co słyszę, co się dzieje teraz w polskich szpitalach, to nie chciałbym. I no tu nie, jest no trzymajmy kciuki, kochani, żeby naprawdę ten antybiotyk zadziałał i żeby z babcią było oczywiście wszystko dobrze. My będziemy dzwonić później jeszcze troszkę, pytać się, jak się czuje i tak dalej. No dzisiaj rano było z nią kiepsko, dlatego wezwali lekarza. Było tak. Gorzej niż wczoraj. No. Dobrze, że w ogóle przyjechała ta lekarka, że miała czas, co nie? No całe szczęście, no. Jeju. A ci, co do jeszcze wracając do tych, co tak chodzą do lekarzy i se siedzą, wiesz co, bo im się nudzi. No tak, ale oni to se posiedzą lekarzy, bo właśnie mają z kim pogadać. Dużo jest samotnych ludzi, to co ma robić? Ach. Pochodzi, pogada, posłucha. No tak. Kurde, powiem wam, że nawet czas mamy bardzo dobry, co nie? 530 km, 4 godzinki, kochani. I z jedzeniem po drodze, co aha, nie? No i żeśmy jeszcze stanęli, no właśnie, żeśmy coś zjedli. W ogóle dziwne, że aż paliwa starczyło, bo myślałem, że trzeba będzie tankować. Nie, no tak... No, ty też się stresowałaś, no nie, nie no, może na końcu nie, już się stresowałam, bo tak przycisnęłam, wiecie, żeby jechać. Dawid mówi, no co ty tak zapierdzielasz, to nie starczy tego paliwa. Ja no, dopiero bo tak popatrzyłam na ten licznik prawie, no. I mówię, o kurde, ja pierdzielę, no to chyba trzeba zwolnić, no. No i tak już pod koniec to już byłam grzeczniutka. No, Wrocław jest. Kochanie mi tu tankuje, słuchajcie. Tanken. Dobra, chodź, szybę jeszcze muszę umyć, bo... No brudno. Jest, pobrudziła się. Szybomycz twój, kochanie. Najlepszy. Zobaczcie, kochani, za litr 9,8 to jest 7,27 i wyszło 658 zł za cały bak. Widzicie, że od początku roku ma z powrotem wrócić stawka VAT na paliwo i
na przykład artykuły spożywcze, więc będzie jeszcze więcej, bo teraz jest ile? Chyba na paliwo 8%. No to, ej, ale ty kochani... nie zamknąłeś, kurde, baku! Zobacz, jak ja jadę! No to co zrobiłaś? No to pokaż w lusterku, wariacz, ty skończony! No co? Ty, no, no ja walnę zaraz tutaj. Ja myłem szybę, ty mnie pośpieszasz. No ale kurde, nie zamknąłeś baku? No trudno, no zaraz zamknę. Ja pierdzielę, co za... Nie, no nie wytrzymam. Kochani, tankujcie przed końcem roku, po prostu. Kurde, no przecież wyleje mi się. Nic ci się nie wyleje, Jezu. Myślę, co mi mruga, patrzę w lusterko, kurde. Ty. No jak ty tankujesz? No jakoś tak wyszło. Nie, no nie wytrzymam z nim, wiecie co, no kurde. Zamknąłeś? Już zamknięte, kochani. Kurde, no co za wariat, no wiecie co? Ja tu jadę, słuchajcie, sobie myślę, tak, facet wszystko załatwi. Ja i patrzę, co myślę, kto mi mruga, sobie myślę, jaka cholera, nie jeżdżę ani przecież za wolno, ani nic, co nie? Patrzę tu w lusterko, bak otwarty, wiecie, no bo... hrabia nie zamknął. Zawsze taki pan podchodził, ale dzisiaj go nie ma, w ogóle w to... Aha, pan ci potrzebny jest, ty tankowałeś, nie było nikogo. No zapomniało. Jesteś odpowiedzialny od skarbie. Początku do końca. Dobrze, już będę pamiętał. Dobra, kochani. Przepraszam, biedne autko. A tyle wpierdziela, to chyba nie takie biedne. Kurde. Kochani, my jedziemy do domku, teraz robimy sobie jedzenie. Szczęśliwi jesteśmy, że dojechaliśmy. Zameldujemy się oczywiście do was. Chyba w przyszłym roku dopiero. No. Więc, kochani, więc życzymy wam guten rutsch, to znaczy, żebyście się wślizgnęli dobrze do nowego roku, a wszystkie inne życzenia złożymy wam oczywiście. No, jak będziemy znowu na linii. Więc dajcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Gamoniu, ty jak mogłeś tak zrobić? Dobra, trzymajcie się cieplutko i nie róbcie takich błędów. Nie jedźcie z otwartym bakiem, kochani. Pa, pa. Wiecie co, jak się zatankuje, to on pokazuje 685 km, ale tyle w ogóle nie da się nawet przejechać. Nie masz szans. Co? Pieczarki się wysypały. Jak się wysypały? No bo tak postawiłem. No to zbieraj teraz. Nie, no ja szału dostanę z tobą. Tym razem żartuję. Ojej, ty jak wstanę, zaraz palnę. Mam ja zmęczony. Całą paletę coli jeszcze. Ach. Słuchajcie, niech on już wypakowywuje, bo ja zaraz z jobla dostanę, naprawdę.